Kiedyś tak traktowałem poważnie to, co Michnik mówi. I kiedyś w klubie Ronina, takich trzech młodych ludzi z telewizji, z TVP Historia, powiedziała mi coś takiego. Panie Zefie, po co pan patrzy na kwestię taką, czy on w to wierzy, czy mówi w to, co mówi? To kompletnie jest nieistotne. Istotne jest to, że to, co mówi, służy temu, że Gazeta Wyborcza rządzi. To po prostu służy im władzy. I tak to należy politycznie traktować. To historyk czy biograf musi zastanawiać, na ile to, co polityk mówi, czy on w to wierzy, czy mocno, słabo udaje, czy nie. Dla wyborców, dla ludzi, których los zależy od polityków, istotne jest tylko jedno. Czy politycy to budują dla pomyślności narodów, czy dla własnej pomyślności? No, ci młodzi powiedzieli, proszę czytać. Oni sobie zbudowali imperium z tej Gazety Wyborczej. Myślę, za tym poszły te imperia TVN-u, Polsatu i tak dalej. Ale jak się ogląda też wyniki pracy Parlamentarnego Zespołu do Spraw Obrony Wolności Słowa, kiedy się widzi, jakie pieniądze tak na reklamy, ogłoszenia, oświadczenia, a także na abonament szły na rzecz tych redakcji, no to wśród jednak dzienników absolutnym faworytem władzy była Gazeta Wyborcza, wśród tygodników Polityka. Oczywiście, a nawet moi koledzy policzyli, że gdyby zdjąć z przychodów Gazety Wyborczej czy Agory te wielomilionowe te reklamy wpływy ze spółek państwowych, a nie wiemy, bo nigdy nie przyszły informacje z tych wszystkich organizacji pozarządowych, które oczywiście też żyją. Tych źródeł fundacji, takiego stowarzyszeń, podwójnego obiegu. Tak. Tu władza daje swoim, swoi dają swoim, a ci ostatni swoi dają Gazecie Wyborczej. To takie zasadne oczywiście pytanie, czy władza daje dlatego, że te media są dobre, czy one są dobre dlatego, że nie, ta władza daje? Władza im daje tylko dlatego, że one popierają władzę. I już. To jest taka dwustronna transakcja. To zresztą jest ważne na przyszłość, ale żeby to skończyć. Koledzy policzyli, że gdyby zabrać te pieniądze tylko z tych reklam ze spółek państwowych, to Agora byłaby na minusie. I wystarczy. Po prostu ten jeden drobny fakt. To chce pan wystarczy powiedzieć, że jeżeli tak się chcę teraz powiedzieć, stanie, że nowa tak władza powinna w ogóle przestać pozwalać na to, żeby spółki Skarbu Państwa reklamowały się w mediach, dlatego że te wydatki powinny być pod kontrolą. Pytanie, czy spółki Skarbu Państwa w ogóle muszą się w ten sposób reklamować, a jeżeli nie, może powinien powstać dom mediowy, który będzie ogłaszał konkursy, który będzie pod kontrolą, pytanie czyją, może Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, żeby było jasne, do kogo te pieniądze idą. Bo jak sobie patrzę na to, co się dzieje, w tej chwili część reklam została przekierowana do mediów prawicowych w takiej obawie i nadziei, że może w obawie przed nową władzą i nadziei, że może nowa władza bardziej szlachetnie popatrzy i na nią. Więc w ogóle to nie chodzi o to, żeby ten cały tort reklamowy teraz przeszedł na media prawicowe, bo mogą się udławić z tego powodu, ale chodzi o to, żeby spółki Skarbu Państwa, jednak spółki, wydawały pieniądze na reklamę sensownie i tylko po to, żeby siebie reklamować, a nie po to, żeby wspomagać sojuszników. No, to jest trudna sprawa, ale w demokracji jakoś to tam się daje radę, więc wydaje mi się, że te pieniądze powinny być pod kontrolą, prezesi tych firm nie powinni ich wydawać, bo mogą, tylko powinny być wydawane pod kontrolą społeczną. O, ciekawe, czy to da się jakoś zrobić.